Witam panowie, jest godzina i panie 14:30. U mnie jest dopiero karmienie. Wczoraj nie było filmu. Nie było filmu. Mają jeszcze troszkę wody. Mrozy puściły. To my gonimy. Dobra, panowie, pauzujemy i coś tam pogonimy. Siatka, nie wiem, czy jest otwarta. Otwarta. Zaraz pogramy. Jest tam koczki zgonione. Wszystko nakarmione już prawie, tylko to jeszcze. Wczoraj w ogóle nie puszczałem ich. O temu wyrwałem piórko jeszcze jedno. Patrzcie, graj bez lotek. Bez lotek. Nie mam nawet wędki, żeby podnieść. Nawet nie robiłem. Coś tam nagramy. Szmatki na końcu. Ale może bez szmatki będą chodzić. Sam już... Pogody nie pozwalają do gadania. Ale panowie, śnieg puścił. Zobaczcie. Zielono. Żałobniki jasne pojechały. Żałobniki jasne pojechały. Tu weszłam, widzę murzynów parę. Głodne są. Nawet nie mam broni przygotowanej w ręczego. Stado mniejsze. Ale wija. Ten cztery pióra ma wyrwane. Co ktoś go złapał. Przedostatnie mu pękło, to też wyrwałem. Miałem ich nie puścić, ale niech się przelecą. A ile będą latać, tyle będą latać dzisiaj. Troszkę tam wylatają. Co to jest? Weszłam z Budapeszt. Mocno nie wiem, mnie tu na dole. Te bałagan robią. Ale się złączą z tymi. Muszą się złączyć. To przewijają ładnie. Ale nie chcę, widzę, im się latać. O, jakiś ptak u góry. To się troszkę... Patrzcie, co one robią. Zaraz się z tymi złapią. To im szajba odbiła. Wyrzucają. No, te już niżej, a tamte co były dosiad, to już wyżej jest. No i są razem. Coś się rozwaliły. Zaraz się złapią. Są razem. Gramy krótki film.
Dobra, ja może wchodzę trochę nakarmić. I wieczorami zabieram żarcie, czyli żarcie. Karmiki wysypuję na ziemię. Woda butelkowa, panowie. Słon. Zjeżdża jakiś młodziaczek. No to będą zjeżdżać. Młody ten wyrwany chce zjechać. Niech zjedzą, niech zjadą. No, te dwa młódki. A i wiesz, pan zjeżdża. Nie ma siadania tych już. Te trzy to mogą usiąść. Te trzy mogą usiąść. Te nie ma opcji. Dzisiaj śmiertnie wylatają, to wstyd. Trzymać 10 minut. Ile chodzą? Nie wiem. 8 minut. Co to dla nich? Ten ich wejdą. Tu jeszcze jeden jest słaby. Czapusz czerwony, ale widzę jakoś. Jakoś lata. Tu jest. Może go rozganiamy. Tam pan wczoraj dzwonił o murzyny. Miał dzisiaj dać znak cisza. Z kolegą miał popytać się, pogadać. Ten czapuszek jest bardzo słaby. No i przez czapuszka weszłam tu się. Ale nie ma. Lagi to i siadają. Nie wiem. Wejdą te, to już nie powinno nic usiąść. Trzy sztuki są słabe. Jakoś tam dają sobie radę. 20 pół na pół, 20 ogólnie gołębi, czyli 10 żałobników, 10 jasnych pojechało do kolegi Jacka. Zobaczymy, jak to puści. Było 18 z tego lotu, 2 dorzuciłem moje. 10 minut daję pauzę. Ja im idę wsypać żarcie. Tam jakiś widzę, Budapeszt siedzi. Młody. Z tamtego gołębnika. Na czubku siedzi. Odłuczy się. Żeby nie był z tamtego. On już na fikołku jedzie. 10 minut nagrania i jedzie na fikołku. Nie chcę ich mi się, bo zaraz by pojechały na lot. Nieważne. Pogoda nie jest najgorsza. Śniegi też puściły trochę. Dziesięć minut muszą wylatać i pauza robię, daj karmić. Forma średnia widzę u nich jest. Nie mam super formy. Ale teraz są na głodnego puszczone. Zobaczymy, jak one zejdą w ogóle. Czy wszystkie naraz. Właśnie, bo jeszcze u nich nie byłem. Dobra, panowie, ja pauzuję. To będzie 10 minut nagrania. Nagramy, jak one zajdą. Dobrze, tak średnio dają.
i mistrzostwa nie ma. Dobra, pauza. Jestem, panowie, zdążyłem im zasypać żarcia. Tygrysy jeszcze, a wędkę ściągnę. Czekajcie. Panowie, ja do was nagrywałem. To dupa, nie nagrywałem na pauzie, bo gołębie zjeżdżają. Myślałem, że nagrywam, patrzę, że się nie nagrywa. Nakarmiłem gołębie. Jeszcze latały. Już jestem tu z pojnikami. No i co, nie chcą zejść? Nie chcą. Ten się zerwał, co tu siedział. Ale trudno. Ktoś by popatrzał, a ja nagrywał, a nie nagrywałem. Ale to kto nagrywa, to wie kiedyś, że tak jest. Że nagrywasz, trzymasz telefon w górze. Busa jednego umyłem, bardzo ładnie. Do sprzedania mam dwa busy. Ja zaraz drugim będę wystawiał. Dobra, film, tak jak powiedziałem, 10 minut, 11 będzie. Dzisiaj krótki. Ale nie jest zimno, bo nie jest zimno w rękę. Kurki tam łażą. Kaczki też. Dobra, pozdrawiamy, panowie. Pocztowe jeszcze czekają tu na wodę. Tu mi trochę przykulały, daję antybiotyk im daję. Dobra. Przykulały mi troszkę pocztowe. Tu jest Budapeszt Piotrowa. Już go nie brałem, bo trochę mi przykulały. Niech ona też dostanie ten antybiotyk. Wodę chcą. Dobra, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A siory jeszcze wchodzą. Jutro karma przyjedzie. Zaniosę te beczki. Nic już nie zrobi, jest ciemno zaraz. I tak to wygląda. Tego umyłem, to wygląda jak nowy. Bo ogarniałem piach, tu woziłem. Dobra, panowie, pozdrawiamy, do zobaczenia. Filmy będą teraz. Jutro nie wiadomo, czy będzie. Nie mam czasu na razie. Muszę trochę się wziąć tutaj za robotę. Z Gusiem na razie jeszcze nie robimy. Może jutro. Zobaczymy. Wchodzą. Jeszcze nie wszystkie, ale wchodzą. Pozdrawiamy, panowie, do zobaczenia. Na następnych odcinkach u mnie. Idę im zrobić wodę.